Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was do kontynuacji w naszej grze Uncharted 4 Kres Złodzieja. Przypomnę tylko dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o subskrybowaniu, komentowaniu oraz lajkowaniu. No i kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Tutaj żeśmy wylądowali, więc zobaczmy, co my tu możemy zrobić dalej. Okej, którędy teraz? To jeszcze było w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam. Ptaki się zerwały, bez przesady. Nie masz się czego bać, Nathan. Ja się nie boję, to ty się też nie bój. No tak, łatwo mi mówić. Tak, to już żeśmy czytali w poprzednim odcinku dokładnie. A, co to? Gra troszeczkę tutaj nas cofnęła. Jeżeli ktoś nie czytał, to można sobie przeczytać na stopklatce. Ja już tego po raz drugi nie będę robił. Tak to wygląda. Wow, pokręcona historia. Pokręcona. Że załoga Burnsa nie miała więcej szczęścia. A no właśnie, ale jeszcze tutaj widzę, tutaj możemy wejść. Zobaczmy, co to kryje ta droga. O, tu coś nam błyszczy, patrzcie. Jakiś nóż. Zbadajmy, sztylet paradny. No proszę. Tak on wygląda, ten sztylet paradny. No ładny. Fajna robota. No i lecimy dalej, ale tutaj chyba tylko ten sztylet był w tej części. Nie, tutaj nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Więc wracamy do punktu wyjścia, czyli tutaj. No i wspinamy się w górę. Oj, nie o to chyba chodziło. Nie bez żartów! No, bez żartów. Nie, nie, nie! Trzymaj się! Dasz radę. No i się udało. Prawie cię zastrzeliłem. Sam. Dobrze, że żyjesz. Tak, ledwo mnie drasnęli. Dobrze cię widzieć, braciszku. Chodź. Skarb na nas czeka. Czekaj, stary. Ty, co my robimy? W sensie? W sensie, że nasze zapasy są na dnie oceanu. Okej, no to okradniemy armię Nadine. Jaki problem? A no właśnie. Walczymy przeciw armii. Ej, jak na razie dajemy radę. No pewnie, tkwimy na totalnym odludziu. Przecież chcieliśmy tu dotrzeć, pamiętasz? Tak, ale mieliśmy plan ucieczki. Okej, weź posłuchaj. Mam propozycję. Zejdźmy na dół i zabezpieczmy jakąś łajbę. Łajba zaczeka. Wiesz, co tu robimy, Nathan? Odkupujemy moje życie. Okej, dlatego teraz wejdziemy sobie do tej dżungli i odszukamy Libertalię. Czy ty widziałeś tu choćby ślad pirackiej kolonii? Bo ja ani jednego. Trochę za późno na wątpliwości, nie sądzisz? Nie potrafisz dopuścić ewentualności, że tajna piracka utopia Averiego mogła po prostu nie wypalić? Co? A może daliśmy się ponieść fantazji i powinniśmy ci pomóc w jakiś inny sposób? Przeczeszę tę wyspę cal po calu, jeśli trzeba, aż znajdę ten skarb. Dobra, więc jeśli nie wiesz, co tu właściwie robimy, to wracaj do domu, Nathan. Czekaj, do domu? Żartujesz sobie? Nie rozumiesz, ile dla ciebie poświęciłem? To ja się poświęciłem. Okej? Okay? Ostatnie 15 lat mojego życia. To nie ma z tym nic wspólnego. Ma i to bardzo dużo. Co?
O cholera. Ciągle chcesz do domu? Rozejrzyjmy się tutaj. Czyli jednak Nathan zostanie. No niedobrze, że się kłócą trochę i mają wątpliwości, bo to może mieć zgubne skutki. Ale całe szczęście, że sytuacja się w jakiś sposób unormowała, że tak powiem. No dobra, wchodzimy do wody. Nathan, chodźmy tędy. Czekaj. Tu widzę jakiś coś, ale tu nic nie ma. Myślałem, że może coś tam było schowane przez moment, bo się świeciło. Tutaj trzeba wszystkie zakamarki, słuchajcie, obadać, bo zawsze tu się gdzieś coś może kryć w takich właśnie chaszczach, ale nie tym razem, niestety. Tu coś jest? Nie, nie ma nic. I tak żeśmy już sporo skarbów ominęli niestety. Ale chyba bez jakiegoś tam, nie wiem, samouczka, mapy czy czegokolwiek ciężko by było. Tak, mam nadzieję, że reszta nie jest przywalona ziemią i skałami. Trzeba być optymistą. No dobra. Lecimy dalej. Co tu jest? Jestem ciekawy. No, jakieś tutaj pędy. Nie wiem. Bambus to chyba nie jest. Drzewo nam wyrosło przed drzwiami. No, chodźmy dalej za tym. Co on tutaj wypatrzył? Jakieś muszki kręcące się. Sam, tutaj. Już idę. No i jak dalej? Tutaj mamy skoczyć? Chyba tak. Nikogo nie ma w domu. Przydałby się tu lekki remoncik, a? Zdecydowanie, zwłaszcza dachu. Oby nam się to wszystko nie zwaliło na łeb. Dokładnie, dokładnie. No zobaczmy, co tutaj jest. Nisko coś, oj, coś tutaj jest, patrzcie. Jak ja tu ruszę, to runie chyba, coś mi się wydaje. Oj. No, kamera się ledwo co zmieściła. W tym, w tej małej szczelinie. Dobra, już idę. A nie, jednak nic z tego. No nie mów, że się nie przeciśniesz tędy. Hej, Nathan! Tu chyba jest przejście. Tędy! Jezu, ile pyłu. Sobie poćwiczę czworogłowę. No tak, tak. Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Czy tam musimy od razu iść? Oj, młotki się sypią. Muszę znowu wyprostować nogi. Tak, masz rację. Tam. Musimy się kierować, ale. Ja bym chciał jeszcze... Możemy tu z powrotem wejść, czy już niekoniecznie? Hmm.
zaraz. No nie możemy już chyba tam wejść, słuchajcie. Chciałem jeszcze troszeczkę popatrzeć, co tam jest. Ale... Jest skrzynia, mam pomysł. No. Zaczynamy. Czyli po prostu musimy to zrzucić. Ups. Dobra, wracamy do gry. A niech mnie. Musisz to zobaczyć. Co widzisz? Nie ma domów, szeroka ulica. To na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, Nathan. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię. Libertalię! Legendarną i zaginioną piracką utopię, odkrytą po 300 latach. Przez Samuela Drake'a. I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. No podziwiajmy, pięknie. Może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Tak, sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. No pięknie tutaj, faktycznie pięknie. To jest... Dołączcie do mnie w raju. Słodki Jezusieńku, Nathan! Chyba ci jej jednak nie odjęło. Boże, jak myślisz, ile oni to budowali? Lata, a nawet dekady. Jakim cudem udało im się to utrzymać w tajemnicy? Chodzi mi o to, że już pomijając ten skarb, odkryliśmy coś niezwykłego. Patrzcie, jak tu pięknie. Alcazar widziałby to inaczej. Nie dasz się nam tym nacieszyć, prawda? Okej, cieszmy się. Ale pamiętaj, po co tu jesteśmy. Uwierz mi, że pan... Tylko przypominam. W porządku. No, ciekawe, czy to jest faktycznie ten skarbiec. Ojejku, jejku, czyli tamta wieża taka, no, z tym kapturkiem. Ha. Ale przeszukajmy, zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. Czuję się, jakbym był w skansenie, nie wiem jak wy. Ale taki klimat tutaj jest. Gdzie nie wskoczymy. Tu jakiś stragan, patrzcie. O, nie o to chodziło. Teraz gdzie dalej? No nie. Nie tędy.
O. Tu coś mamy, patrzcie. Podnosimy. Wciąż da się go odczytać. A no właśnie, zobaczmy. 17 maja 1715 roku. Ojcze, z pewnością dotarły cię słuchy, że mój okręt został zatopiony przez jednostkę Kompanii Wschodnioindyjskiej. Jeśli mnie upłakiwałeś, błagam o wybaczenie, ale chciałem, żeby wszyscy myśleli, że nie żyję. Twój syn nie tylko żyje i ma się dobrze, ale także, co z pewnością cię uraduje, zrezygnował z funkcji kapitana. Nie trudnię się już rabunkiem, zamiast tego ja i moja wierna grupa korsarzy połączyliśmy siły z podobnymi nam duszami, by podążać ścieżką wolności. Zakładamy kolonię, w której wszyscy ludzie będą cieszyć się równością i nieskrępowaną wolnością. Postanowiłem, że będę pracował na polu i doglądał zwierząt hodowlanych, co z pewnością serdecznie cię rozbawi. Okazuje się, że rolnictwo przynosi mi satysfakcję, której nie dane mi było zaznać w domu. Na razie nie mogę niestety wyjawić, gdzie znajduje się nasza kolonia. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia przypłyniesz tu i zobaczysz, co udało nam się powołać do życia. Społeczność wolną od poddaństwa, które nauczono nas akceptować. Christopher Exley. No, ciekawa sprawa. Tu więc już chyba nic nie mamy. Zejdźmy sobie w takim razie na dół tutaj. Ej, Sam, patrz na to. Kuźnia. No, kuźnia jak kuźnia. Mamy jakąś mapę tutaj chyba? Nie, to nie mapa. Wykuwali tu szable. Ty parszywy psie. Nieźle. Bo ja tylko udawałem. Tak, tak, wiem. Bo oni tak robili. Jasne, jasne. Piratem nie zostaniesz. No. Myślisz, że handlowali z innymi koloniami? Nawet jeśli, to nie na tej wyspie. Inaczej miejsce zostałoby odkryte. Słuszna uwaga. Co tutaj jest? O, skarb. Zbadajmy to. Mogolska waza. Mogolska waza. W środku wyżłobiona. Tutaj niby z jakiegoś litego czegoś. Chyba to ceramika, nie? Albo i metal. Nie wiem. Okej. Okay. No tak, jakbym był w skansenie, słuchajcie, naprawdę. O, jakaś mandolina. O. Spójrz na to, tu mieszkały rodziny. Dokładnie. Ta, to gdzie się u licha wszyscy podzieli? Porwało ich do Królestwa Niebieskiego? Nie możemy tutaj za wiele z tym zrobić.
Tu jakaś szafa. No nic. Tutaj byliśmy. Chyba nie, nie byliśmy. O, kości konia są przywiązane. Jakby zostały porzucone. Ale czemu? Nie wiem. Może ludzie odeszli w pośpiechu? Albo ich stąd zabrano? A coś mi tu nie styka. Zobaczmy notatkę. Dlaczego porzucili swoje konie? No niewiele informacji. Co się tu wydarzyło? Nie wiem. W jakim sensie? No, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, nie? Bawią mnie opowieści o przeklętych skarbach piratów, ale po usłyszeniu twoich historii... Zazwyczaj najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwym. Zazwyczaj. Nie mogę tędy przejść? Dobra, chodźmy tędy. Też niewiele chyba z tym zrobimy. Zamknięte. No jasne. Jakaś świątynia chyba, patrzcie. Nie, nie tym razem. Tak było zaznaczone, jakby można było się potem wspinać, ale chyba nie. Sam chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks. A no właśnie, zobaczmy. Myślałem, że tu nie obowiązywały żadne reguły. Nawet statki pirackie miały swoje kodeksy. Artykuł 5. Tego, kto opuści Libertalię w czasie wojny, czeka kara śmierci. Czy ci wszyscy handlarze niewolników, mordercy i złodzieje naprawdę przestrzegali tych reguł? A no właśnie, dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No nic, poszukajmy dalej, co tu jest ciekawego. O, dyby. Jak widać, nawet piracka utopia nie obejdzie się bez paki.
No wiesz, w każdym stadzie są czarne owce. Kłódka. To jest ewidentnie kłódka. Dziwna, bo dziwna, ale kłódka. A, i tu klucze do tej kłódki, patrzcie. O, tam mamy jakiś skarb, patrzcie. No jesteśmy, słuchajcie, po cięciu. Próbowałem znaleźć, w jaki sposób tutaj nasz bohater, czyli Nathan, może kucnąć, żeby dostać się do tej celi. Niestety nic mi się nie udało znaleźć. Nie ma przycisku, który odpowiada za kucanie. W trawie na przykład on automatycznie sam kuca, natomiast tutaj, no nie wiem jak przejść. Być może jest to niedoróbka gry w wersji na PC, albo nie wiem z czego to wynika. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu. W każdym razie nie mogę się dostać tutaj do tej celi. Próbowałem już wszystkich przycisków, nawet kiedy wejdziemy sobie tutaj, żeby pokazać sterowanie, to nie ma jako takiego przycisku, żeby się schylił czy kucnął. Także, no niestety, chyba tej znajdźki tutaj niestety nie dosięgniemy. Z racji właśnie tego, że no nie wiem w jaki sposób miałby przez tą dziurę się tutaj przecisnąć, skoro on sam nie przyjmuje pozycji, no żeby po prostu przejść. W większości przypadków, kiedy próbujemy się właśnie przez dziury przedostawać, to on kuca, natomiast tutaj coś no nie chce. No nie wiem, jeżeli mi się uda gdzieś tą zagadkę rozwiązać, to jeszcze do tego momentu wrócimy. Natomiast no póki co lecimy dalej. Także tak to wygląda. Tu możemy przejść, czy nie możemy? Nie możemy chyba. To też jest zamknięte. Tędy, idź za mną. Tu nic nie mamy. Hej, Sam, chodź tutaj. To wygląda ciekawie. I on sobie, widzicie, teraz sam się schylił, natomiast... Tędy już nie przejdziemy. Natomiast tam, no nie wiem. Sprawa. O, tutaj tak samo. Wyglądają mniej wyględnie niż reszta zabudowań. Jakby je budowano w pośpiechu. No, no właśnie. Może uciekali? To chyba jakaś kryjówka. Tak, ale przed kim się ukrywali? Przed swoimi? Mamy mapę. Zobacz. To chyba układ dzielnicy handlowej. Tak i... bum. Oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali? Ciekawie to wygląda. Zbadajmy. Malowana miedziana butelka. O proszę. Tak to wygląda. To nasza droga. No tak, ale to za chwilę. Najpierw jeszcze... O, trumny, patrzcie.
No dobrze. Tu świeczki jakieś. Skromny kościółek. Skromny. Okej, spróbujmy. Czy jakoś ja mogę tu się przedostać dalej? A może po prostu trzeba zejść w dół? No nie. Znalazłem dalszą część kolonii. Tam jest więcej budynków. Całe miasto. Tam są. Dobra. Schowajmy się.
To chyba wszyscy. Weź jak najwięcej amunicji. Na pewno będzie i więcej. Myślisz, że szukają nas czy skarbu? Znając Rafe'a, jedno i drugie. No dobra, to zostawiamy. Pistoletu skałkowego nie bierzemy. Wskazówka. Zobaczmy. Czyli tam gdzieś mamy się dostać chyba. Tam nie chcemy. Jeszcze ktoś! Chyba już wszyscy! Żyjesz? Tak, trochę się zmechaciłem. Tu mieliśmy granaty.
No, jeszcze trochę się rozbujajmy. No i próbujemy. Dobra. Ale tu nie mamy naboi do tego chyba. Czy mamy? 15. No nie, to jednak weźmiemy to. Tu drabina. Jak na tą drabinę wskoczyć? Jest jakaś opcja, żeby się na nią dostać, czy nie? Jest. Dobra, tutaj musimy zejść. Jak... No nie, 15 tylko. To nie wymieniamy. Schodzimy niżej. Dobra. Ale to nic ciekawego nie ma. Chyba musimy wyżej wejść jednak. Żeby stamtąd się przedostać gdzieś dalej. Dobra. Tu jesteśmy. Chciałbym przejść, chociaż czekajcie, tam było przejście. Trochę źle zrobiłem. Dobra, opuśćmy się maksymalnie na tej linii, ale tu już więcej jej nie ma. Tam była belka, po której można było przejść, właśnie. Rozbujajmy się. Dobra. O właśnie, tędy chciałem. Tu nic nie ma, chyba możemy tylko zejść na dół. No chyba tak. Tu coś mamy. Jakiś list. Przeczytajmy. Franklinie, wybacz mi, nie miałem odwagi poruszyć tego tematu wczoraj w obecności naszych rodzin. Nie chciałem ich niepokoić. Nie widziałem swojego kuzyna Jacka od kilku dni i miałem nadzieję, że może ty wiesz, gdzie on teraz jest. Byłem już w więzieniu sprawdzić, czy nie wrzucili go do celi. Nie byłaby to jego pierwsza tego typu przygoda, ale zostałem tam jedynie tych, co zwykle pijaczków. Jestem pewien, że coś się stało, ale nikt nie chce o tym mówić. Powiem bez ogródek. Boję się, że to wszystko ma jakiś związek ze spotkaniami w podziemiach kościoła, na które uczęszczaliście 2 razy w miesiącu. Są one publiczną tajemnicą. Jeśli ja wiem o tych spotkaniach, to z pewnością wiedzą też o nich założyciele. Dlatego jeśli masz jakieś informacje, błagam cię, podziel się z nimi ze mną. Matthew. No dobra. Czy coś więcej tutaj mamy? Czy tylko tyle? Chyba tylko tyle.
sam! Czy to jest stabilne? Jak wszystko inne tutaj! A, skoro tak, to nie. Dobra, dobra! Zaczynam! Oj, nie chcę przychodzić, chcę tam się rozbujać bardziej. Łap! Jest, udało się złapać. No i w górę. Oj! Nathan, kolejni przed nami. Gdzie? A faktycznie. Aina. Ale strzał! No strzał. Nie będziemy się tutaj sertolić z nimi. Gdzie on? Tu jakaś skrzynia, ale to nie interesuje nas. O! 128 to jak w sam raz ilość amunicji godna Nathana. Oj nie, tutaj chyba nie doskoczymy. W ten sposób chyba się nie uda. Tam się dostać? No wiadomo, jak tam się dostać. Oj! Zaliczyliśmy. Dobra. Czy tu coś jest, pytanie ze 100 punktów? Chyba nie ma. No nic. Skoro tutaj nic nie ma. Okej, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej. Dobrze, popilnujemy porządku. Tak myślisz? Jeszcze któryś? No, muszą wiedzieć, że z Galkiem nie ma tak łatwo. Dobra. Jeszcze któryś? Dobra. No, tutaj wysoko. To tyle. Na razie. Lepiej się nie zatrzymywać. Nie, tutaj nie wskoczymy. Tędy.
Dawaj. Chodź, gotów? Jak nigdy. No. Okej. Dobra. Dzięki. Patrzcie. Niesamowity widok. Tutaj mieszkać. Uważaj, do ziemi daleko. Tak, widzę. Jak tu dalej? Tędy chyba. Okej. Oho, cholera! Byśmy sobie polecieli. Ostrożnie z tym pierwszym stopniem. Bo będzie niezły guz. Tak. Drabinę mamy. No dobra, lecimy w górę. Drabina jest uszkodzona. Damy radę, idź dalej. Hyc, hyc. Ej, jak tam u ciebie? Nieziemski widok. O, i tu jest drabina, dobra. No i musimy się troszeczkę rozbujać tutaj chyba. No, jeszcze nie. Może troszeczkę niżej, jeżeli się da, nie wiem. Jeszcze. Już prawie. Dobra. No i jesteśmy po drugiej stronie. Tutaj były jakieś drzwi, ale zatrasowane. Dobra. Twoja kolej, braciszku. Nadążysz za mną? He? Hej, nie zapomnij, kto ci tego wszystkiego nauczył. Za smarkańcu. No nic, słuchajcie, na tą chwilę byłoby tyle. Zapraszam do kolejnego odcinka, a tymczasem ja się z wami żegnam. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.